Chcemy wygrać z Sepsą, gramy dla wszystkich, małych i dużych. Pod takim hasłem już za dwa dni zagra 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przygotowania do finału w Kołobrzegu są już na ostatniej prostej. Już w niedzielę od godziny 10 na terenie całego miasta będzie można spotkać wolontariuszy z puszkami. Jak zawsze wydarzeniu będzie towarzyszyło wiele atrakcji. Po raz pierwszy dołączyła do nas na przykład galeria Karuzela. Tam przez cały weekend będzie zlot food trucków i wiele różnych atrakcji. Oprócz tego wydarzeniem, które się odbędzie, to będzie wjazd specjalnego pociągu ze Szczecina w malowaniu Wielkiej Orkiestry. Pociąg o 11.20 przyjedzie do Kołobrzegu w niedzielę i potem zostanie przetoczony do portu i ten ostatni odcinek między dworcem a portem będzie można się tym pociągiem przejechać za darmo, za wrzutkę do puszki i tam w porcie ten pociąg będzie można obejrzeć. Oprócz tego oczywiście mamy mnóstwo atrakcji zaplanowanych, tak jak tu było powiedziane, pod ratuszem, gdzie przez cały dzień od 10 będą się wystawiać przeróżne organizacje, ja wszystkich nie jestem w stanie wymienić, rekonstrukcje historyczne, harcerze, organizacje ratownicze. A centrum wydarzeń będzie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na hali Millennium odbędzie się koncert, tam będą wydarzenia też przez cały dzień, ale koncert popołudniowy i o 20:00 światełko do nieba. Będziemy niezależni od pogody, bo światełko do nieba najprawdopodobniej będzie w środku na hali. Zobaczymy, jak nam się uda to zorganizować, ale mam nadzieję, że przynajmniej dzięki temu jakby uniezależnimy się od tych warunków, które mogą być kapryśne. W zeszłym roku, pamiętamy, był bardzo silny wiatr, ale też nam się udało, a w tym roku, myślę, będzie nam jeszcze wygodniej. Sztab, co ważne, sztab mieści się również w Mosirze, na drugim piętrze obok restauracji 4 Pory Smaku. Tam od godziny 10:00 wolontariusze mogą się zgłaszać po odbiór puszek. Do godziny 20:00 można prowadzić questę, potem trzeba te puszki oddać. Oczywiście ważna informacja dla wszystkich Państwa, którzy chcieliby do takiej puszki wrzucić, żeby zwrócić uwagę, jak ta puszka wygląda. To Pani Prezydent ma, to powinna być taka puszka, a wolontariusz powinien zawsze mieć swój identyfikator. Już tradycyjnie na ulicy Mariackiej czekać będzie Basia i przyjaciele, a przy figurce Mariana za wrzutkę do puszki będzie można zrobić sobie zdjęcie wykonane przez kołobrzeskich fotografów. Jak co roku prowadzone są także aukcje na Allegro. Tych jest już około 50. Serdecznie zapraszam tutaj przeróżne przedmioty. W tym roku chyba dominują malarstwo, obrazy. Mamy tych obrazów już chyba z 5 czy nawet więcej. I vouchery na różne usługi, które jako obrzeskie firmy nam przekazały. Także zapraszamy serdecznie. W niedzielę 31. finał w WOŚP. Wygrywamy z Sepsą. Gramy dla wszystkich, małych i dużych. Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach, które będą się w Kołobrzegu. W tym roku do wydarzenia dołącza również nowo otwarta filia Biblioteki Miejskiej na Ogrodach. Gramy w niedzielę od godziny 12 do godziny 20. Bardzo byśmy chcieli troszkę konkurencyjnie dla Mosiru, ale tutaj osiedlowo, bo być może nie każdy będzie mógł daleko zapalić światełko o godzinie 20 przed naszym budynkiem. To będzie taki drobny akcent kończące, ale ogólnie zapraszamy, będzie kiermasz słodkości na pewno, będzie dietetyk, który będzie z analizatorem składu ciała, będzie na pewno dużo gier, zabaw, zajęć dla dzieci, dla wszystkich wolontariuszy przygotowana ciepła herbata, kawa, napój na rozgrzanie się z zimnego dworu. I myślę, że wiele, wiele atrakcji przede wszystkim zależy nam na tym, żebyśmy stworzyli taki klimat domowy, przyjemny i przyjazny dla wszystkich. Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia można śledzić na Facebooku WOŚP Kołobrzeg.